Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Cykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, Szanowni Państwo, chciałbym poruszyć koncepcję, inicjatywę Wielkiego Resetu. Wokół tej inicjatywy narosło sporo niedopowiedzeń, sporo różnych nieporozumień. Część środowiska akademickiego no, wyraźnie unika w ogóle poruszania tego tematu, bojąc się oskarżeń o teorie spiskowe i po tym podobne sprawy, podczas gdy inicjatywa Wielkiego Resetu została oficjalnie przecież przedstawiona w czerwcu 2020 roku przez Światowe Forum Ekonomiczne, na forum Światowego Forum Ekonomicznego i zresztą ten projekt został przedstawiony nie tylko przez dyrektora generalnego Światowego Forum Ekonomicznego, ale także był, był wtedy obecny ówczesny książę Walii Karol, a obecny król Wielkiej Brytanii Karol III. I oczywiście ta koncepcja także była szeroko opisywana przez samego Klausa Szwaba postać niezwykle ciekawą i niezwykle wpływową, której absolutnie lekceważyć nie można, jako globalnego lidera opinii, jednego z no, absolutnie czołowych liderów opinii na świecie o oddziaływaniu, o oddziaływaniu niewątpliwie globalnym. Jeśli chodzi o publikację Klausa Schwaba, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na takie jego książki jak Czwarta Rewolucja Przemysłowa, Kapitalizm Interesariuszy. COVID-19, Wielki Reset i wreszcie Wielka Narracja. To oczywiście nie jedyne książki, nie jedyne publikacje, których autorem jest Klaus, Klaus Schwab, człowiek także bardzo wykształcony, o nim za chwilę jeszcze powiem, powiem, przybliżę jego, jego sylwetkę w ogóle, ale myślę, że warto zapoznać się chociażby na początek z książkami, które ukazały się w języku polskim, Kapitalizm interesariuszy czy Czwarta Rewolucja Przemysłowa. Niestety książka z tytułowym Wielkim Resetem, którego głównym autorem czy współautorem jest Klaus Schwab. Do tej pory nie została wydana w języku polskim, a szkoda, dlatego że książka jest niezwykle, niezwykle ciekawa. To o niej zresztą tutaj mówię. To rok 2020, książka COVID-19, COVID-19 Wielki Reset. Główny autor to oczywiście Klaus Schwab, Thierry Maleret francuski ekonomista, także historyk z wykształcenia, to współautor i to można powiedzieć jest swego rodzaju taki manifest, ale oczywiście dokładnie nie zrozumiemy całego, całego kontekstu koncepcji, projektu, inicjatywy, jakbyśmy tego nie nazwali, wielkiego resetu, jeżeli nie sięgniemy głębiej, jeżeli nie sięgniemy po książkę, o której wspomniałem, Kapitalizm interesariuszy, czy książka fundamentalna w myśleniu Klausa Schwaba, jaką jest czwarta rewolucja przemysłowa, mająca również mająca również Polskie, polskie wydanie. Ja, posta ja oczywiście chciałbym, szanowni państwo, dzisiaj zarysować ogólnie samą koncepcję Wielkiego Resetu, ale każdej z tych takich fundamentalnych dla myślenia Klausa Schwaba książek chciałbym poświęcić osobny, osobny odcinek podcastu i to będzie taki odcinek rozbudowanej recenzji, omówienia każdej z tych, z tych książek. Jedna i ostatnia książka, właściwie, której autorem głównym jest Klaus Schwab i również współautorem Jerry Malere to wielka narracja dla lepszej przyszłości. Tak Możemy to te, tytuł tej książki przetłumaczyć. Niezwykle ciekawa, interesująca książka. Poświęcę jej na pewno również osobny, osobny odcinek. A dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić po pierwsze sylwetkę Klausa Schwaba. Dlaczego. Tą postacią w ogóle warto się zajmować i jako myśliciela politycznego, nie tylko jako ekonomistę, menedżera wysokiego szczebla, można powiedzieć, przedsiębiorcę społecznego, także, ale także, także bardzo istotną postać, jeśli chodzi o kształtowanie myślenia politycznego. No i wreszcie same zręby tej koncepcji wielkiego, wielkiego resetu. No to zacznijmy od tego, kim jest Klaus Schwab. Chciałbym przedstawić krótką sylwetkę tego tego działacza politycznego, społecznego. Klaus Schwab urodził się w 1938 roku, dokładnie 30 marca, w Niemczech, w Ravensburgu. Tam ukończył gimnazjum humanistyczne, tam również zdał maturę. Studiował między innymi w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii, czyli w słynnym ETH w Curychu. Zürich, Następnie, no, tam oczywiście ukończył jako inżynier. Te, te uczelnie ukończył jako inżynier mechanik, natomiast zrobił również, co, to, co ciekawe, doktorat z nauk, z nauk technicznych. Następnie na Uniwersytecie we Fryburgu, również w Szwajcarii, uzyskał doktorat z ekonomii. Co warte podkreślenia, Klaus Schwab studiował również w, na Uniwersytecie Harvarda w, w, w John Kennedy School of Government. Tam uzyskał tytuł zawodowy magistra administracji publicznej. No i przez szereg lat, Właściwie przez kilka dekad Klaus Schwab był wykładowcą akademickim, pracował na etacie profesora. Chodził tutaj konkretnie o Uniwersytet Genewski. W latach 1960, 1972-2003 Schwab wykładał tam politykę biznesową. Zresztą do dziś. Klaus Schwab ma tytuł, zachowuje tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Genewskiego, stąd absolutnie nie dziwi to, że jest tytułowany profesorem. Zresztą to nie jedyny tytuł profesora, to nie jedyna profesura honorowa, którą Klaus Schwab ma w swoim CV. Jest także profesorem honorowym w Uniwersytetu Spraw Zagranicznych w Chińskiej Republice Ludowej oraz Uniwersytetu Ben Guriona w Izraelu. Oprócz, jakby oczywiście było tego mało, tych profesorów profesor honorowych, jest także doktorem honoris causa aż, aż 17, 17 różnych uczelni na całym świecie począwszy od London School of Economics and Political Science aż po Narodowy Uniwersytet w Singapurze. Jest to człowiek nie, niewątpliwie bardzo, bardzo mocno wpływowy. To człowiek, który otrzymał nagrodę z, z rąk sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana, był pasowany przez królową Elżbietę II na rycerza, na komandora kawaleru Orderu Świętego Michała i Świętego Jerzego, był Udekurowany, że tak powiem, japońskim orderem Wschodzącego Słońca na Wielkiej Wstędze. Otrzymał medal przyjaźni reformy Chin za promowanie współpracy międzynarodowej, współpracy gospodarczej i tak co, co ciekawe, otrzymał także, także order w Rzeczypospolitej Polskiej z rąk pana prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Otrzymał order zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Polskiej. I no, oczywiście, jakbym mógł bardzo długo mówić tutaj o różnego rodzaju orderach, zaszczytach, w których, w których doświadczał Klaus Schwab podczas swojego, podczas swojego życia. Faktem jest, że jest to człowiek niezwykle wpływowy, który zna bardzo wielu, setki, właściwie można powiedzieć, przez, przez okres swojej działalności publicznej, prezy, poznał prezydentów, premierów, ministrów. Menedżerów wysokiego szczebla, szefów wielkich ponadnarodowych korporacji, ludzi kultury, ludzi nauki, ludzi sztuki, no, człowiek, który ma, można powiedzieć, znajomości na, na większości państwach, większości państwach świata. I, I myślę, że oczywiście trzeba także powiedzieć o jego największym można takim osiągnięciu, jego dziecku, jakim jest, jakim jest światowe forum ekonomiczne. No tutaj oczywiście. Warto, warto podkreślić, że Światowe Forum Ekonomiczne, które zainicjowało swoją działalność w 1971 roku, nie od samego początku funkcjonowało pod, pod tą nazwą, ale funkcjonowało na początku, w każdym razie od 1971 roku, pod nazwą Europejskie Forum Zarządzania. Czy też Europejskie Forum Menedżerskie, jak niektórzy także chcą przetłumaczyć tę te, te nazwę. I w roku 1987 zostało przemianowane na Światowe Forum Ekonomiczne, World Economic Forum. I, i to niewątpliwie jest największe dziecko Klausa Schwaba. To potężne międzynarodowe forum mające. Można powiedzieć taki status organu międzynarodowego w Szwajcarii, zostało formalnie uznane przez rząd tego państwa jako organ międzynarodowy, no, można powiedzieć status porównywalny z Organizacją Narodów Zjednoczonych. I od tego, od tego czasu, od czasu powołania tego europejskiego forum zarządzania, które miało skupiać właśnie czołowych menedżerów w Europie, aż po rok 1987, kiedy rozrosło się do światowego forum ekonomicznego, skupiającego Czołówkę polityków, menedżerów, wielkich biznesmenów na świecie, ale także ludzi kultury i nauki, Klaus Schwab zaczyna promować swoją wizję świata, że tak to, że tak to określę. Ma tutaj bardzo sprecyzowane swoje poglądy, jeśli chodzi o rolę przemian technologicznych, których jest wielkim zwolennikiem tych nowoczesnych technologii, i ale także przemian, które mają wpływać na. Powiedzielibyśmy to podłoże społeczne, na strukturę społeczną, ale także strukturę ekonomiczną. I tutaj dotykamy, dotykamy jakby tych, tych kwestii fundamentalnych, czyli tego, w jaki sposób Klaus Schwab widzi czwartą rewolucję przemysłową, czym jest ta czwarta rewolucja przemysłowa i jak ma wpłynąć na nowy system ekonomiczny i nowy system także społeczny i polityczny. Dlaczego w ogóle Klaus Schwab zaczął mówić o czwartej, czwartej rewolucji przemysłowej? Książka, która ukazała się w roku 2016, a jej tłumaczenie w roku 2018, tłumaczenie na język polski, jasno pokazuje, że mamy do czynienia z ogromnymi przemianami, które dotykają każdej sfery życia politycznego, społecznego i pojedynczego człowieka. Pierwszą rewolucją przemysłową miało być wynalezienie silnika, silnika parowego. Druga rewolucja to elektryczność, to wprowadzenie produkcji masowej. No i trzecia rewolucja przemysłowa to pojawienie się komputerów, to rewolucja informatyczna. Natomiast czwarta rewolucja przemysłowa to rewolucja, która stoi pod znakiem Sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, rozwoju biotechnologii, możliwości łączenia człowieka i maszyny, przynajmniej w teorii na, na razie, ale także różnego rodzaju technologii wszczepiennych, o których bardzo szeroko Klaus Schwab pisze w swojej książce. Mówi, że to jest absolutna przyszłość. No chociażby wszczepione chipy pod skórę, które zastąpią klasyczne smartfony, telefony komórkowe i szereg innych. Kwestii inteligentne tatuaże. Szeroko to opiszę omawiając książkę. Czwarta rewolucja przemysłowa. I ta wielka rewolucja, gdzie wszyscy i wszystko mają być podłączeni, podłączeni do internetu, to oczywiście także era totalnej. Totalnej inwigilacji, totalnej, totalnej kontroli. No nie da się ukryć, jakby po lekturze książki Czwarta Rewolucja Przemysłowa, ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że stoimy na krawędzi nowego technologicznego totalitaryzmu, czy właśnie nowego totalitaryzmu, ale już w tym wydaniu potężnym, bo technologii wszechogarniającej tak? technologii informatycznej czy bioinformatycznej jak niektórzy już mówią. Czym tak naprawdę jest koncepcja Wielkiego Resetu? To jest taki plan, który został przedstawiony przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2020 roku jako odpowiedź, jako swego rodzaju antidotum na skutki gospodarcze wprowadzonej przez WHO, przez Światową Organizację Zdrowia, pandemii COVID-19. Krótko mówiąc, Klaus Schwab przedstawia inicjatywę, Wielkiego resetu, jako wielki globalny plan naprawy gospodarczej. I ten projekt został oficjalnie zaprezentowany w czerwcu 2020 roku, a w lipcu ukazała się ta książka, którą Państwu już pokazałem, czyli właśnie COVID-19, wielki, wielki reset. I cóż możemy przeczytać, cóż możemy usłyszeć także z wypowiedzi Klausa Schwaba, tych oficjalnych, których deklarowanych, które, które usłyszeliśmy właśnie w czasie Światowego Forum Ekonomicznego. no to, że celem inicjatywy ma być odbudowa po tym globalnym kryzysie, a, jego, a fundamentem tej, tej odbudowy mają być trzy filary, trzy podstawowe elementy wielkiego resetu, jakim jest po pierwsze tworzenie warunków dla gospodarki interesariuszy, i wytłumaczę za chwilę, o czym, co rozumie. Klaus Schwab przez pojęcie gospodarki i interesariuszy. Po drugie, ma być to wykorzystanie różnych innowacji. Czwartej rewolucji przemysłowej i tych innowacji jest naprawdę bardzo wiele, i to, to, to oczywiście także rozwinę w kolejnych odcinkach poświęconych Wielkiemu Resetowi. No i wreszcie to co, to, co jest nazywane zrównoważonym rozwojem, takim sprawiedliwym, zrównoważonym, który ma wykorzystywać wskaźniki środowiskowe, w tym oczywiście ochronę klimatu i nowoczesne systemy zarządzania. Wszystko to oczywiście bardzo ładnie brzmi. Wszystko to można powiedzieć, jest bardzo dobrze skrojone pod kątem takim, no, powiedzielibyśmy, marketingowym. Natomiast jeżeli się przyjrzymy, czym ma być tak naprawdę ta gospodarka interesariuszy, no to myślę, że, że daje to bardzo dużo do myślenia. A zatem kapitalizm interesariuszy. W języku angielskim, tutaj używa, używa Klaus Schwab określenia stakeholder kapitalizm, ma być przeciwstawiany dotychczasowej formie kapitalizmu, czyli kapitalizmowi akcjonariuszy, shareholder kapitalizm. Do tej, do tej pory ten kapitalizm był oparty na udziałowcach bądź na właścicielach danych przedsiębiorstw, spółek itd. Tak Natomiast czym są, kim są w ogóle interesariusze? To są wszystkie podmioty, począwszy od pojedynczych ludzi, pracowników, klientów, kontrahentów, aż po różnego rodzaju wspólnoty lokalne, działaczy lokalnych, środowisko, tak zwane otoczenie biznesowe, a skończywszy na państwach. Na państwach, czyli nie tylko właściciele i nie tylko udziałowcy danych spółek, danych firm, ale także całe otoczenie biznesowe, otoczenie lokalne, środowisko naturalne i oczywiście także struktury, struktury państwowe. W koncepcji kapitalizmu interesariuszy chodzi o wypracowywanie zysku nie tylko dla Właścicieli. Firma tutaj ma obowiązek nie tylko dbać o interesy własne, o interesy firmy, o się właścicieli i udziałowców, ale dbać o wszystkich interesariuszy czyli o środowisko naturalne, o pracowników, o klientów o, także w, jakimś, w, jakiejś, w jakiejś mierze o dobro państwa. Czyli generalnie można powiedzieć, że w takim sensie marketingowym te ogólne założenia są, są bardzo są, są słuszne. Natomiast jeśli przyjrzymy się temu bliżej, jeżeli wczytamy się w książkę kapi o kapitalizmie interesariuszy, to zobaczymy, że pojawia się taka idea, którą Klaus Schwab określa mianem obywatelstwa korporacyjnego, corporate citizenship. Cóż to oznacza? To oznacza, że zdaniem Klausa Schwaba i bardzo zresztą wielu działaczy i zwolenników tego, co, co robi, Światowego Forum Ekonomicznego. Chodzi o to, aby korporacje, w tym korporacje ponadnarodowe, brały większą odpowiedzialność za ochronę klimatu, za kształtowanie relacji społecznych, ale za także kształtowanie polityki. Czyli tak naprawdę jest to koncepcja, która wywraca do góry nogami dotychczasowy porządek, porządek świata. Tworzy nowy ład międzynarodowy, w którym już nie państwa narodowe z, ze swoimi, można powiedzieć, z, tymi, z obecnymi systemami politycznymi, gdzie mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, gdzie mamy partie polityczne, gdzie mamy cały system, który reprezentuje interesy poszczególnych grup społecznych, powiedzielibyśmy określonego elektoratu, mówiąc językiem współczesnym, tak naprawdę odchodzi, odchodzi do lamusa. Ten cały system polityczny dotychczasowy zostaje zastąpiony przez właśnie obywatelstwo korporacyjne, przez władze korporacji. I tutaj, analizując to, co to, 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 to Klaus Schwab pisze i mówi, ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że prezentowany program, koncepcja, inicjatywa, jakbyśmy jej nie nazwali, Wielkiego Resetu, sprowadza się do. Osłabienia państw narodowych i zwiększenia roli korporacji ponadnarodowych w rządzeniu światem. Trzeba to nazwać wprost. Możemy to oczywiście mówić o odpowiedzialności środowiskowej, klimatycznej, o odpowiedzialności społecznej, o społecznej odpowiedzialności biznesu. Możemy bardzo wiele używać tych modnych obecnie terminów, które są obecne w środowisku biznesowym, w środowisku menedżerskim. Natomiast niewątpliwie to pojęcie obywatelstwa korporacyjnego jasno wskazuje, że rola Klasycznych państw narodowych i, i dotychczasowego tego modelu republikańskiego, że tak to jeszcze określę, no ulega, ulega absolutnemu zniwelowaniu. Ta rola ulega zni, zniwelowaniu i wzrasta rola korporacji. I szanowni Państwo, no tutaj oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że taki system, który proponuje Klaus Schwab, prowadzi do tego, że instytucje demokratyczne, które znamy, stają się swego rodzaju. Teatrum stają się swego rodzaju fasadą, stają się swego rodzaju zasłoną, a tak naprawdę realną, realną władzę, realne zdolności do kształtowania polityki, relacji społecznych i globalnych relacji ekonomicznych zdobywają korporacje, korporacje ponadnarodowe. To jest oczywiście pewna wizja, pewna wizja Klausa, Klausa Schwaba, argumentuje, że taki, taka formuła także pozwoli oczywiście na zapanowanie pokoju, na bardziej pokoro, pokojowe relacje między państwami, czy, czy między po prostu społeczeństwami i y, narodami. Co oczywiście też ciekawe, Klaus Schwab zarówno w czwartej rewolucji przemysłowej, jak i w książce poświęconym wielkiemu resetowi postuluje ograniczenie poziomu produkcji dóbr które mają być odpowiedzialne za globalne ocieplenie. Zresztą, klimatyzm jako pewnego rodzaju doktryna, czy nawet powiedziałbym, ideologia staje się bardzo ważnym elementem niesionym na sztandarach przez zwolenników wielkiego, wielkiego resetu. Oczywiście tutaj to nie jest tak,, że, że ludzie mają zacząć mniej konsumować, jak czasami się może określać. Aktywność ludzi ma być przenoszona do świata wirtualnego. Do świata wirtualnego, to w świecie wirtualnym ludzie mają kupować dobra, mają korzystać z rozrywki. To ma być absolutnie alternatywa wobec świata rzeczywistego i rozwój sztucznej inteligencji, ale także wszystkich wszystkich aspektów wirtualnej rzeczywistości to jest jeden z bardzo ważnych elementów właśnie tego, tego projektu zresztą jeśli spojrzymy na projekt Metaversum, projekt który się, że tak powiem, wyłonił z, z Facebooka, no to widzimy, że to jest tak naprawdę próba stworzenia całej alternatywnej wirtualnej Rzeczywistości, gdzie ludzie będą toczyć swoje życie towarzyskie, gdzie będą realizować się także zawodowo, gdzie będą nabywać dobra, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, jeśli chodzi o ten świat rzeczywisty, to ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jasno, z tej koncepcji wielkiego resetu wynika, że. że Ci najbardziej bogaci staną się jeszcze bardziej bogaci w świecie rzeczywistym, a masy, a no, można powiedzieć, całe masy globalne będą, będą miały zapewnioną rozrywkę w świecie w świecie wirtualnym. Ta, to, to wynika jakby z samej idei czwartej rewolucji przemysłowej. I no, możemy sobie oczywiście przy, przytoczyć tutaj różnego rodzaju powieści, takie, powiedziałbym, no nie, science, no nie tylko science fiction, ale także political fiction. Możemy sobie przytoczyć Georgia Orwella, możemy sobie przytoczyć Aldusa Huxley'a, Nowy Wspaniały Świat, czy rok 1984 Orwella. No, faktem jest, że te koncepcje, które prezentuje Klaus Schwab, bardzo mocno wybiegają poza poza te poza te wizje, które, które były wtedy, które były wtedy przedstawiane. Zresztą no, jakby ten rozwój technologiczny, ten dynamiczny rozwój technologiczny jasno pokazuje, że, że że jesteśmy tego świadkami. Klaus Schwab od 1979 roku publikuje taki coroczny raport globalnej konkurencyjności, który ocenia potencjał wzrostu gospodarczego i produktywności krajów na, na całym świecie. On się zresztą, ten raport opiera na stworzonej przez Schwaba metodzie mierzenia konkurencyjności, nie tylko produktywnością, ale pod kątem tak zwanego zrównoważonego Rozwoju. No, ja myślę, szanowni państwo, że to pojęcie zrównoważonego rozwoju jest państwu znane, no, chociażby z polskiej konstytucji, bo w polskiej konstytucji jest zapisana jest, jest zresztą pasus mówiący o właśnie zrównoważonym rozwoju, a Ktoś, kto jest zainteresowany sprawami międzynarodowymi, pewnie jeszcze kojarzy agendę 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie na temat zrównoważonego rozwoju jest bardzo, ale to bardzo dużo. Więc pytanie, czym jest to pojęcie zrównoważonego rozwoju? Jest to nic innego, jak taka, takie powiedzielibyśmy, taka dbałość o zaspokajanie potrzeb nie tylko pokolenia obecnego, czy pokoleń obecnie żyjących, ale, ale także pokoleń przyszłych, tak aby nie ingerować zbytnio w środowisko, w środowisko naturalne, aby nie dewastować środowiska naturalnego, aby zostawić zasoby, którymi dysponuje obecne pokolenie, również pokoleniom przyszłym, aby nie zagrażać możliwością zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. No i to oczywiście ta troska o przyszłość planety, o, tro, o troska o następne pokolenia mieszkańców Ziemi ma być takim imperatywem moralnym, etycznym, a i merytorycznym oczywiście działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe, państwa, a także a także korporacje. Oczywiście ONZ bardzo szeroko się wpisuje w, te, w ten zrównoważony rozwój. Podobnie jest zresztą, tak jak powiedziałem, jak Rzeczpospolita Polska, gdzie na mocy konstytucji z 1997 roku w artykule 5 tejże konstytucji możemy, możemy przeczytać tutaj cytat. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Mamy zatem no, silne oddziaływanie, już jak widzimy, tych idei Klausa Schwaba w, 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 tak na, powiedziałbym, na, forum, na forum międzynarodowym. Natomiast to oczywiście nie jest, nie jest wszystko, biorąc pod uwagę to, że od, lat, od początku lat 70. obraca się wśród najzamożniejszych ludzi na świecie, wśród najbardziej wpływowych. To warto się rzeczywiście cofnąć nieco do roku 1971, kiedy, za, kiedy Szwab założył Europejskie Forum Zarządzania, którego członkowie zaczęli się spotykać w szwajcarskim Davos i, i zaczęli oczywiście zastanawiać się, w jaki sposób chronić interesy zamożnej idei. I, Zamożnej elity, to wtedy zaczął, zaczął Klaus Schwab rozwijać swoją, swoją, swoją koncepcję. I tutaj, jeżeli sięgniemy do książki Czwarta Rewolucja Przemysłowa, to widzimy, że ta koncepcja i ta myśl Szwaba ewoluowała. Te wszystkie zalety nowego, wspaniałego świata, nowego ładu międzynarodowego, tego wyzerowania stosunków społecznych, gospodarczych, Także politycznych w jakimś sensie opierają się właśnie na tym postępie technicznym, gdzie podstawą jest, tak jak powiedziałem, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, robotyka, pojazdy autonomiczne, druk 3D, w przyszłości pewnie 4D, nanotechnologia, biotechnologia, różnego rodzaju technologie kwantowe, które są obecnie rozwijane. To wszystko ma być. Absolutnie momentem przełomowym w historii ludzkości. No to oczywiście, tego typu, tego typu koncepcje przywołują na myśl ideę i światopogląd transhumanistyczny czy nawet posthumanistyczny gdzie człowiek miałby być połączony z maszyną miała, czyli miały być podejmowane próby przeniesienia świadomości człowieka do sztucznej inteligencji zresztą takie plany są, takie próby są już podejmowane na świecie szeroka ingerencja w genom człowieka modyfikacje genetyczne różnego rodzaju właśnie ingerowanie po prostu w, w, w fizyczny i biologiczny i także psychiczny stan Homo sapiens sapiens. To, to jasno wynika z prac, z prac Klausa, Klausa Schwaba. Zresztą, jeśli, jeśli można powiedzieć, przyjrzymy się tym koncepcjom Schwaba dotyczących biotechnologii, biologii syntetycznej, ingerowania w DNA, neurotechnologii, sztucznej inteligencji, inteligentnych tatuaży, komputerów biologicznych, to, to wszystko oczywiście każe stawiać pytanie o o to, jaka jest granica, jaka jest granica, jaka ma być granica między człowiekiem a maszyną, jaka, czym ma być człowiek tak naprawdę. Bo z tych koncepcji, które śmiało określi, właściwie się nie, nie krępuje specjalnie Klaus Schwab, no jasno wynika, że idziemy w stronę posthumanizmu, nie tyle nawet transhumanizmu, co w stronę posthumanizmu, ale nie pada w publikacjach i wypowiedziach Klausa Schwaba ta jasna odpowiedź na pytanie, czym ma być człowiek. Czym ma być człowiek? Jaka, jaka to jest ostateczna wizja, do czego dążymy? Czy tylko i do ślepego postępu technologicznego, czy do czegoś więcej? Niestety taka odpowiedź w książkach, publikacjach i wypowiedziach założyciela Światowego Forum Ekonomicznego nie pada. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o samą, sam wielki reset, to musimy sobie także zdawać, zdawać sprawę, że ma być to stworzenie. Ma być to wyzerowanie systemu finansowego, gospodarczego, politycznego, ekologicznego, technicznego. I tak naprawdę ten transfer bogactw będzie się pogłębiał w stronę transferu z rąk większości populacji w stronę no, takiej oligarchii światowej. Tylko, że już oligarchii oligarchii ponadnarodowej to nie jest oczywiście to nie jest żadna teoria spiskowa o tym się oficjalnie mówi na światowym forum ekonomicznym można odnaleźć tutaj sporo sporo informacji na ten temat także czytając książki Szwaba Książki, których współautorem jest Klaus Schwab, jasno, jasno to wynika, że właśnie ten transfer bogactw będzie przechodził w ręce takiej oligarchicznej, ponadnarodowej elity. I, i myślę, że warto się oczywiście temu, temu, temu przyglądać, ponieważ no, warto się także przyglądać manifestom z, z Davos, które są swego rodzaju, takimi byśmy powiedzieli, no, manifestami politycznymi, politycznymi, które absolutnie oddziałują, na, oddziałują i będą oddziaływać na liderów opinii na całym, na całym świecie. Jeśli przyjrzymy się tym, tym koncepcjom, to zobaczymy, że wielki reset także był tematem szczytu Światowego Forum Ekonomicznego w 2021 roku, który miał być tym tematem w 2021. On był wielokrotnie przekładany i i, i ostatecznie tematem szczytu w Davos w 2022 roku była historia w punkcie zwrotnym. Historia w punkcie, w punkcie zwrotnym i tutaj poruszono temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która no, jest tym elementem, który ma przyspieszyć Wielki Reset. Widzimy tutaj, że pojęcie terminu Wielki Reset, znanego także jako liberalny porządek świata, globalny liberalny porządek. Jest, jest, nabrało, że tak powiem, bardzo mocnego tempa, bardzo mocnego tempa, i, i mamy, do, mamy do czynienia z przyspieszeniem go po pierwsze przez wdrożoną przez WHO pandemię COVID-19, z drugiej strony przez rosyjską inwazję na, na Ukrainę. Te wszystkie postulaty, które o których pisze Klaus Schwab, które gdzieś tam zrodziły się jeszcze w 1971 roku, mają na celu ulepszanie polityk różnych rodzajów porozumień międzynarodowych, które dotyczą podatków, przepisów, polityki fiskalnej, polityki handlowej. Oficjalnie mają to doprowadzić do sprawiedliwszych. Wyników no, służących planecie, służących klimatowi, służących społeczeństwom, ale tak naprawdę jest to bardzo mocne osłabianie państw, państw narodowych i co do tego absolutnie nie mam, nie, mam żadnych, nie mam żadnych wątpliwości. Szanowni Państwo, tyle w pierwszej części, tyle w pierwszym odcinku podcastu geopolitycznego poświęconego koncepcji Wielkiego Resetu. W kolejnych odcinkach przedstawię już szczegółowo konkretne założenia, omówię takie książki, właśnie jak COVID-19, Wielki Reset, Wielka Narracja, Czwarta Rewolucja Przemysłowa czy, czy Kapitalizm interesariuszy. A na dziś dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.